przyznam się wam. Przyznam wam się, jak nas powiedział. Od dłuższego czasu walczę ze sobą. Walczę ze sobą, bo te śliwki, te przepyszne śliwki ciągną moją rękę i tak chciałbym się oprzeć tym śliwkom, ale nie mogę. Walczę ze sobą jak lew i zgadnijcie, kto wygrywa. Jak wam się wydaje? Czy jak ja walczę ze sobą, to wygrywam ja? Czy wygrywa ta osoba, z którą walczę? A z kim ja walczę? Ze sobą. To niezależnie, czy ja tę śliwkę wezmę, czy nie, to i tak przegram. Bo jeżeli ja zwyciężę i tej śliwki nie wezmę, to wygrałem, ale wtedy przegrała ta druga część mojej osobowości, która tę śliwkę chciała. Kochani, chciałbym się powstrzymać. Jak mówię, że chciałbym się powstrzymać, to informuję siebie, że chciałbym się powstrzymać, czyli że nie mogę, że się nie mogę powstrzymać. Czyli wiadomo jest, że już zwycięży ta część mojej osobowości, która zeżre tą śliwkę. Już mi ślinka cieknie, już mój mózg poinformował ślinianki, że za chwilę dostanę parę kalorii i sorbinian, potasu. Kochani, informuję was, że jeżeli walczysz ze sobą, to zawsze wygrasz. Jedyna szansa to wtedy, kiedy współpracujesz ze sobą. Kiedy chcesz, żeby twoje chęci współpracowały z twoimi oczekiwaniami. Wtedy, kiedy ja chcę współpracować, jak mówię, że chcę, to jednocześnie informuję mój mózg, że to jest możliwe. Ponieważ to, co ja mówię do siebie, to albo siebie, albo ja jest na pozycji przegranej, jeżeli ja tego nie chcę. I dlatego informuję cię, przestań ze sobą walczyć, zacznij ze sobą współpracować. Chciej współpracować ze sobą, chciej podejmować takie decyzje, które cię doprowadzą do harmonii albo akordeonu.